Moi drodzy, przyszedł czas, aby wykonać kolejny challenge. Dzisiaj zagramy losowy miecz świetny challenge. Jak dobrze wiecie, w grze mamy cztery różne kolory mieczy: zielony, niebieski, fioletowy oraz czerwony. Ja mogę używać tylko i wyłącznie przedmiotów tego samego koloru, jaki aktualnie miecz mam w plecach. Wyjątkiem jest tylko czerwony miecz. Jak dobrze wiecie, w grze nie ma czerwonych itemów, dlatego postanowiłem i przypisałem kolor czerwony do złotego itemka. Moi drodzy, jeżeli chcecie więcej odcinków, gdzie robię jakiś challenge, strzelcie łapeczkę w górę. 10 tysięcy łapek i nagrywamy kolejny challenge, a w tym momencie chciałem ogłosić wyniki konkursu z poprzedniego odcinka. Tutaj wam się wyświetla szczęśliwy zwięzca, ja tobie mordeczko gratuluję. Wygrywasz ode mnie 100 zł PSC. Dzisiaj, moi kochani, też możecie wygrać 100 zł PSC. Wystarczy, że oczywiście strzelicie łapkę, zasubskrybujecie kanał i co najważniejsze, piszecie kodzik Farel do sklepu. Ja już teraz nie przedłużam, bierzmy się za challenge. Na puszczy, z tego co wiem, bo często na puszczy latam jak gram z widzami, było tych mieczy naprawdę sporo. Zobaczymy jak będzie tym razem. Może na początku sfokusujmy się, albo nie. Polećmy na główny domek, mamy w sumie dobry lot na główny domek. Tam są dwie skrzynki i tam często trafia się ta skrzynka epicka, więc jeżeli byśmy trafili fioletowy miecz, no to od razu byśmy mogli strzelać, z pewnością ze skrzynki epickiej wyleci pistolet tylko, więc byśmy mogli od razu tym epickim pistoletem strzelać. O, o tych właśnie skrzynkach mówię. Będzie epicka czy nie ma? No niestety nie ma tym razem. Ale mamy miecz fioletowy. Właśnie o tym mówiłem, że może wypaść fioletowy miecz. Jeżeli gracie gierki solo, to ja polecam często, gęsto, żebyście sobie przychodzili tutaj właśnie po tą skrzynkę. Z niej zawsze coś ciekawego wypada i bardzo mało osób ją otwiera. Nie wiem dlaczego, ona zawsze jest zamknięta, kiedy ja gram. Zawsze, nigdy nie było. Może raz się zdarzyło, że była otwarta. I zobaczcie, wypadł nam PM-ik i 50. No niestety nie możemy grać PM-em. Najgorzej. Skąd chłop do mnie wali? Cały czas do mnie ktoś wali. Nie wiem skąd. Aha, dobra, tu nic nie ma, więc wychodzimy stąd. A tutaj jest ten chłop. Łap nejdy, byku. W takim razie. Jeszcze raz chcesz? No to łap. Kolejne trzy. Pewnie teraz ani razu ci nie trafiłem, mordo. W sumie jakbyśmy się na niego troszeczkę zdenerwowali. O ty wariaciku, taki jesteś cwaniak? Nie, no tym mieczem się nie da jednak podjeżdżać. Lecisz, mordo, na dół. O. Wariat. No chodź, mądralo, chodź. No dawaj. Dostał snajperkę od kogoś. No nie mam pytań w tym momencie, nie mam pytań. Żebym ja zaraz nie dostał w sumie. Ale miał dobry lucik. Co miał tu, lunchpady? Najgorsze jest to, że nie miał nic fioletowego. Ajajaj. Dobra, jest kolejna skrzynia i są też samochodziki do rozwalenia. O co ci chodzi, ej ziom? No i o to chodziło. O to właśnie chodziło ziomowi. Dobra, to bierzemy i lecimy. Let's go. Jak ja mam Scarringtona, to mogę już na przykład takiego wariata pestkować sobie na daleko. Jeszcze przydałyby się tylko rybeczki i kolejny miecz najlepiej. Jakby był czerwony i złota pompa, no to bym się nie obraził, ale dobra. Za marzenia Farel nie karają. Otwórz tą chatkę lepiej. Tu ostatnio mi gościu wyskoczył jak gumka z gaci. Dobra, jest MK, ale ta MK mi się tak nie przyda, bo... No dobra, jaka to jest pompa? Sakre ble! Złota! Co to był za świr? Mam dwa miecze. Nie no, ta złota pompa jest przecudowna, tylko... Nie no, ja ją biorę. Nie ma opcji, że nie, ja ją muszę wziąć. Teraz wystarczy znaleźć czerwony miecz Kylo Rena, najlepszy. I jest ostra jazda, ja wam mówię. To jest ta gierka wtedy. Jest kolejny miecz. Jaki kolor? No nie wierzę. Czerwony! Haha! To jest to, moi drodzy, to jest ta gra. Dobra, zbudujmy się tu na razie. Nie mam kompletnie pojęcia, czy ktoś mnie fokusuje, czy też nie. Dobra, widzę chłopa z przodu, biegnie.
Ale on i tak się pewnie schowa pierw w domku. Ja sobie stoję na środku jak widły w gnoju. Gościu jest na dachu, okej. Na razie go nie będę obijał, bo on nie wie, czy ja jestem tu, czy nie. A z drugiej strony bez sensu strzelać na taką odległość. Dobra, leci coś. Okej, leci RPG na mnie. Dobra, jestem chłop tu gdzieś. Hasta la vista, baby. Po co to ruszał? Powiedzcie mi, po co on to ruszał? Okej, leci helikopter, tylko nie wiem skąd i gdzie. Jednak się nie udało gościowi przeżyć, tak? Rozumiem. Ta, rozsypał się. Powiem tyle. Lecę po jego itemy. Może to był zły pomysł? To był chyba zły pomysł. Dostałem bombę. Jestem na przegranej pozycji, więc na razie sobie wypijmy kiewika. Nie! Wow, co my tu mamy na dachu? Dwa złote itemy? Dwa miecze? Trzy miecze? Co tu się wyprawia? Ale się zastanawiał długo! Dał złotego skara z gumą. Co? Co? O tak, teraz tylko szybką pompę niebieską i jesteśmy w domciu. O kurcze, ale rewelacja, dobra. Jest ich od zarąbania, uwaga! Wow, dobra, dobra. Chyba mamy to, moi drodzy. Jest fioletowa pompa. Uwaga. Tak jest, starczyło nam matsu. Będziemy mieli złotą pompę, złotego Scarringtona, miecz i dwa razy jakieś leczenie na przykład. I to w zupełności powinno nam wystarczyć. Dobra, on ucieka jednak. Okej. To ja też uciekam, odetnę mu drogę. No, to ładnie. Dobra. Gościu, wiesz co? O nie. Ja robię to tak. Gościu, ciach. Wstał. Na luziku, gościu. Nie sądziłem, że będzie typ się tak dobrze budował. Tu mnie troszeczkę zaskoczył, wam powiem. A jest nade mną, tak? Uuu. W szoku jesteś, mordo? Że mam mieczyk? No. Mordziaty, mordziaty. No tu mnie zaskoczył jednak. Jednak przebił mi tą tarczę. Leżysz. Dobra, uciekamy, 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 uciekamy. Troszeczkę się zagalopowałem tutaj lejąc się z tym typkiem. Dobra, ukryłem się gdzieś. Nie wiem gdzie, dokąd to prowadzi. Okej. To jest 200 IQ kryjówka. Dobra, na spokojnie do strefki. Pięknie, dziękuję ślicznie za uwagę panu.
poddaję się. Po prostu się poddaję. Uuu, jak widzicie, moi drodzy, dostałem bombę nie wiadomo skąd. Miałem troszeczkę sobą pozycję, bo miałem downground, on miał high ground, no i dostałem bombę ze snajperki. Moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać w komentarzu, czy udało wam się wykonać taki challenge, jeżeli oczywiście braliście w takim challenge'u udział. Ja już się z wami żegnam, strzelajcie łapeczki w górę, bierzcie udział w konkursie, a my widzimy się już w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Trzymajcie się, cześć!